Kilkudziesięciu nietrzeźwych kierowców tylko w ciągu ostatnich 3 dni zatrzymali śląscy policjanci, którzy właśnie rozpoczęli akcję Prowadzę, jestem trzeźwy. Śląska policja zapowiada wzmożone kontrole w okresie jesienno-zimowym. To wtedy dochodzi do największej liczby wypadków, również z udziałem kierowców na podwójnym gazie. Fatima Orlińska. 86 nietrzeźwych kierowców to wynik policyjnych kontroli prowadzonych od 30 października na drogach województwa śląskiego. Rekordzistą okazał się 52-latek, który w Bytomiu po spowodowaniu kolizji skontrolowany przez funkcjonariuszy policji wydmuchał aż 3,5 promila. Wcześniej po najechaniu na zaparkowane samochody uszkodził aż 4 z nich, m.in. samochód pana Jacka. Tylko dzięki trzeźwej i natychmiastowej reakcji świadków ucieczka kierowcy została udaremniona. Nalepiłem dzisiaj na moim aucie, które idzie do kasacji oczywiście, no taką przestrogę dla innych kierowców, którzy jak będą tu przejeżdżać, powiedzmy auto będzie stało jeszcze 2 dni, niech czytają, że pijany kierowca mi to zrobił, chciał zbiec jeszcze z miejsca wypadku. Ludzie przechodzący powstrzymali go, no ja między innymi też. To zaledwie jedna z wielu historii z policyjnych raportów. Nie pomagają kary i policyjne kontrole. Podczas piątkowych kilkugodzinnych działań na katowickich drogach policjanci oprócz kontroli wspierali też działania profilaktyczne. Chętni mogli wypróbować specjalistyczne alkogogle, które symulują zaburzenia po spożyciu alkoholu. Mogli też usłyszeć dobrze znany tym razem głos rozsądku. Jest to pewien szok, kiedy ktoś mnie widzi i zna mój głos, natomiast kompletnie nie kojarzy twarzy i być może zapamięta takie spotkanie. W tym roku staramy się mówić o tym, że chociaż różnimy się w różnych rzeczach i politycznie, i społecznie, i sportowo mamy różne przecież preferencje, to jednak powinniśmy się zgadzać co do tego, że należy jeździć będąc kompletnie trzeźwym, bo to jest sytuacja zero-jedynkowa. Jeżeli coś wypiliśmy, to nie siadajmy za kółko. Jeżeli widzimy, że ktoś jest nietrzeźwy, zabierzmy mu kluczyki. Temu służy również akcja Prowadzę, jestem trzeźwy, która uczy nieprzechodzenie obojętnie wobec negatywnych zachowań na drodze. A o rozsądek apelują sami świecący dziś przykładem kierowcy. Kierowco, nie pij, uważaj, nawet po jednym piwku zawsze może dojść do nieszczęścia, bardzo łatwo, także nie pijemy. Nie ma takiej dawki. Jak się prowadzi na trzeźwo? Zdecydowanie. Taki przekaz w piątkowy poranek na jednej z najbardziej ruchliwych tras w Katowicach mieli również policjanci, którzy zainaugurowali akcję Prowadzę, jestem trzeźwy. Tylko w pierwszych 9 miesiącach tego roku na drogach województwa śląskiego pijani kierowcy spowodowali 80 wypadków. W tych wypadkach 11 osób zginęło i 80 zostało rannych. To pokazuje skalę tej tragedii. Policja przypomina, że jazda pod wpływem może kosztować ludzkie życie, ale i kieszeń. Za kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu grozi mandat w wysokości co najmniej 2,5 tysiąca złotych, a za stężenie powyżej 0,5 promila grozi nawet kara pozbawienia wolności.